20 sierpnia jednorożanie mieli okazję zbliżyć się do swojej kultury lokalnej. Festyn jednorożecki zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu rozpoczął się od otwarcia wystawy przedstawiającej historię terenu. Co prezentuje ta wystawa? Wystawa, którą dzisiaj udostępniliśmy, która nosi tytuł Jednorożec i stegna w fotografii, prezentuje zdjęcia przedstawiające jednorożec i stegnę od początku XX wieku po lata 80. właśnie XX wieku. Ułożyliśmy je dziesięcioleciami. Na każdej tablicy jest przedstawione 10 fotografii. Wystawa ta łączyła pokolenia, bo zgromadzeni byli nie tylko najstarsi, ale również najmłodsi zaciekawieni byli historią terenu. Pomysł przedstawił obecny prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej, Krzysztof Iwulski, wiosną tego roku. O informację, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie imprezy, poprosiliśmy organizatora Krzysztofa Iwulskiego. Stowarzyszenie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu postanowiły razem zorganizować taką imprezę w centrum miejscowości, żeby to było bardzo blisko ludzi, żeby jak najwięcej zaangażować, żeby ta scena była blisko. I to jest taka wspólna inicjatywa, która ma zintegrować mieszkańców Jednorożca i Stegny. Wieczorem wystąpią kumple z Zawad, to jest taka jedna gwiazda programu, a następnie zespół Crystars, Krzysztof Mordwa, nasz mieszkaniec ze swoim zespołem. Oprócz tego na imprezie mogliśmy wysłuchać naturalnej mowy kurpsiowskiej. Witaj, ta kochana ludziska! A także przejrzeć możliwości lokalnych artystów. Obejrzeliśmy sketch. No wie pani? No ja akurat wiem, czyli znajomość angielskiego podstawowa. Wysłuchaliśmy młode talenty. Naprawdę nie wiem. Ponoć pierwsza, czego warta, że znotać nic nie wart. Oraz zobaczyliśmy tańce. Dzieci natomiast mogły pobawić się na dmuchanym placu zabaw. Oprócz tego mogły również pomalować swoje twarze. Gwiazdą wieczoru był diskopolowy zespół Crystars, znany z takich hitów jak Biała suknia, biały welon, czy Jak zapomnieć. Jesteśmy lokalnym zespołem, jak co roku możemy uczestniczyć na festynie w Jednorożcu. Taki festyn jest organizowany pierwszy raz, także dziękuję bardzo serdecznie Krzysztofowi Iwulskiemu za zaproszenie naszego zespołu. Jest nam bardzo miło. O godzinie 20 zaczniemy oczywiście nasz występ. Mam nadzieję, że będzie dobrze, pogoda sprzyja. Także kochani, zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy. Marzeń w nich, czy słowa zbędne podeptały słowo my. Zdecydowanie zabawa spodobała się lokalnej ludności. Była to pierwsza tego typu impreza. Do tej pory odbywa się w zasadzie jeden festyn w ciągu roku. To też była właśnie motywacja zorganizowania tego festynu, bo chcielibyśmy, żeby właśnie kilka razy w roku mieszkańcy mieli możliwość zintegrowania się wspólnie i właśnie na pewno będziemy kontynuować. Pieniądze na zorganizowanie festynu jednorożeckiego pozyskaliśmy z lokalnej grupy działania Kurp się razem. Dodatkowo wsparła nas wydatnie gmina Jednorożec, powiat przasnyski. Również ze środków własnych musieliśmy dofinansować niektóre przedsięwzięcia. No i bardzo nas tutaj parafia Jednorożec, ksiądz proboszcz wsparł, udzielając nam terenu na zorganizowanie wielu atrakcji. Dla Info Przasnysz, Bartosz Graczyk.